zdecydował się. Położne na tym stoisku przekazują paniom ciężarnym informacje na temat przebiegu porodu, możliwości przygotowania się do porodu, preindukcji, indukcji, wszelkie informacje, które panie pytają tak naprawdę. Pytania są bardzo różne w zależności od czasu trwania ciąży, kiedy panie się do nas zgłaszają i zadają naprawdę mnóstwo pytań. Ja nie jestem w stanie jakimś konkretnym państwu powiedzieć, ale staramy się przekazywać im wszystkie informacje, jakimi tylko dysponujemy. Wiele mam pyta na oddziale o pielęgnację właśnie, o to, jak sobie poradzić po prostu z dzieckiem w domu, jak to zrobić dobrze, prawidłowo, żeby po prostu dziecku nie zaszkodzić. I aby odpowiedzieć na te inne pytania, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zorganizowało dla przyszłych i obecnych rodziców Dzień Otwarty. Tu generalnie mamy też takie rogale do karmienia, ale generalnie właśnie wszystko z zakresu przebierania, tak żeby noworodkowi nie zrobić krzywdy, bo wiele rodziców się najbardziej tego obawia, zwłaszcza jak to jest pierwsze dziecko, boją się w ogóle dotknąć, także myślę, że takie obycie się troszeczkę wcześniej już zabiera część tego stresu przez te pierwsze dni w szpitalu, także myślę, że to jest dosyć pomocne. Przed centrum było wiele stoisk dotyczących m.in. pierwszej pomocy, opieki i pielęgnacji. Nie zabrakło także pokazów, warsztatów i spotkań ze specjalistami. Nawet się nie spodziewałam rozmachu, jaki tutaj jest, że są te wszystkie stanowiska. Widzę tu stanowisko z pierwszej pomocy. Nawet jeszcze nie zdążyliśmy przejść dalej, ale na pewno jest tutaj parę rzeczy, których się dowiemy nowych, no bo jeszcze to są czwarty miesiąc, to pierwsze kroki. Człowiek może się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy, przygotować się i psychicznie, i fizycznie, prawda, tutaj nabyć wiedzę. Młode mamy, które dopiero wchodzą w ten etap poznawania ciąży, poznawania opieki nad dzieckiem, dla nich jest to jakieś takie pierwsze wejrzenie, jak się opiekować małym, jak przebiega ciąża, jak przebiega poród, połóg i żeby wiedziały, jak się zachować. Widzimy, że dużo się dzieje, jest dużo stoisk, można zadawać pytania. Wszyscy chętnie odpowiadają, także myślę, że dobry wybór. Bardzo się cieszę, że tu właśnie w naszym zabrzańskim Centrum Kobiety i Dziecka po raz kolejny możemy się spotkać, po raz kolejny możemy spojrzeć na ten ogrom radości i wierzę, że to będzie miejsce, które każdy dobrze będzie wspominał. Uczestnicy Dnia Otwartego mogli także zobaczyć nowoczesną salę porodową, poradnię laktacyjną oraz Centrum Edukacji Przedporodowej. Szanowni Państwo, w takim razie czas, by oficjalnie rozpocząć tę ważną ceremonię, ceremonię przekazania obrazu. Ale oprócz cennych porad dla rodziców, był to także ważny dzień dla samej kliniki. W uroczysty sposób przekazano jej obraz przedstawiający profesora Wojciecha Starzewskiego. To już 9 lat, 2 lata COVID-u. I właściwie po tych 2 latach po raz pierwszy reaktywujemy ten event dedykowany pacjentkom. Tym, które chcą u nas rodzić, tym, które rodziły, tym, które planują jeszcze ciąże i porody. Także jest nam bardzo niezmiernie miło. Bardzo się cieszę, że była pani prezydent, że był rektor Damian Czyżewski Uniwersytetu Śląskiego, że dostaliśmy wspaniały prezent, obraz naszego patrona, który 60 lat temu powstał, zawiśnie na jednej z głównej sali konferencyjnych. Dla nas to jest wyjątkowy dzień. To jest docenienie tej naszej ciężkiej pracy i mam nadzieję przede wszystkim i wierzę w to, że wszystkie pacjentki też doceniają i są bardzo zadowolone z pobytu w naszej klinice.